Dzisiaj rano usłyszeliśmy w radiu z ust rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości, pana Adama Hoffmana, że protesty przed Pałacem Prezydenckim będą trwały aż do wybudowania pomnika. Jesteśmy zniesmaczeni faktem, że coraz częściej i coraz bardziej dobitnie Prawo i Sprawiedliwość zawłaszcza sprawę katastrofy smoleńskiej i już teraz codziennie mamy do czynienia z informowaniem o tym, że z szantażem de facto. W tym momencie to już jest szantaż, że te protesty pod Pałacem Prezydenckim nie ustaną do czasu wybudowania pomnika. Od momentu wyborów zresztą prezydenckich mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy również Jarosław Kaczyński kwestionował demokratyczne wybory, wybór pana prezydenta Bronisława Komorowskiego na funkcję prezydenta. I teraz mamy do czynienia właśnie z taką eskalacją, podczas gdy pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała, że sprawa pomnika, miejsce upamiętnienia wszystkich ofiar katastrofy będzie poddane ocenie przez warszawiaków i to warszawiacy zdecydują o tym, gdzie, kiedy ma stanąć monument, pomnik upamiętniający ofiary katastrofy. Szanowni Państwo, rok 2011 jest bez wątpienia rokiem wyborczym i widzimy tutaj dość duże zaostrzenie się retoryki ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czego przykładem mogą być wypowiedzi ich rzecznika klubu prasowego pana Adama Hoffmana. My chcemy przypomnieć, że pan Adam Hoffman nie tak dawno został ukarany przez Komisję Etyki za nawoływanie do wywieszania polityków Platformy Obywatelskiej. Wczoraj słyszeliśmy o tym, jak mówił o odstrzeliwaniu jednej z ważniejszych osób w państwie i bardziej zasłużonych dla naszego kraju, pana marszałka Niesiołowskiego. Boimy się również, że właśnie 10 kwietnia będzie kolejnym spektaklem ze strony Prawa i Sprawiedliwości i wykorzystaniem właśnie tej rocznicy do swoich celów politycznych. My chcemy przypomnieć politykom PiS-u, że ta tragedia jest tragedią wszystkich Polaków, że w tej tragedii również zginęli nasi przyjaciele. Chcemy przypomnieć właśnie to, że 10 kwietnia będzie dniem żałoby, a dzień żałoby to jest dniem refleksji. I o to właśnie, o tą refleksję apelujemy do posłów Prawa i Sprawiedliwości.